Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Kolejny odcinek z ważnych meczy. Ale zanim do tego, lista transferowa. Tak jak zawsze, co tydzień, jak wychodzą ważne mecze. Nie ma takiego tygodnia, że jak wyjdą ważne mecze, żebym nie zarobił kilku tysięcy na tym, co wyjdzie. Także po raz kolejny zawodników jest potrzebny bramkarz w jednym SBC z Ligi Francuskiej w złoty. I skupowałem tych zawodników po 400 końców w chwili wyjścia SBC. I kupiłem ich około chyba 20 i reszta się jeszcze tam sprzedaje. Czyli może około 30 zawodników mam właśnie z Ligi Francuskiej. Kupiłem bramkarzy po 400, sprzedałem ich po 850, jak widzicie. Także po 400 końców na jednym, może niedużo, ale kupiłem ich naprawdę sporo, więc około myślę 10-15 tysięcy w jakieś 5 minut zarobione. Także dobra, przechodzimy do ważnych meczy i są chyba 3 albo 4 mecze, wszystkie. Chyba wydaje mi się, że Atalanty z Interem nie mówiłem w przewidywaniach i Chelsea z Evertonem też jakoś mi się nie wydaje, że mówił. Ale na pewno mówiłem, że będą derby Manchesteru i nie dali derby Manchesteru, nie wiem jakim cudem można nie dać takiego meczu, ale jest Sheffield z Sheffield Wednesday, derby Sheffield i Monaco oczywiście z PSG, także pierwszy ważnym meczem jest Sheffield i jest to bardzo opłacalne SBC, bo nie da się na nim stracić i używacie po prostu brązowego zespołu, który kosztuje około 1000 monet. Ja to oczywiście zrobiłem za darmo i macie srebrną paczkę zawodników premium. Naprawdę nie da się na tym nie stracić, ale no zarobek jaki może być 2-3 tysiące, więc nie jest to jakoś niesamowicie dużo. Najlepiej jak robicie jakieś drugie konto swoje poboczne, to bardzo polecam wam sobie zacząć właśnie od takiego SBC. I wiecie co, otworzę od razu tą paczkę srebrnych zawodników, zobaczymy czy coś się uda trafić. No i jak widzicie mamy zawodnika z Ligi Francuskiej, który kosztuje w tym momencie chyba około 2000. Także SBC już dwukrotnie tak naprawdę zwrócone, to pierwsze derby Sheffield. I Atalanta z Interem, i tutaj też można użyć wszystkich praktycznie brązowych zawodników, jak macie z Ligi Włoskiej, także pokazuję po kolei zawodników, jak ktoś chce sobie zrobić dokładnie tak jak ja. Ja tutaj użyłem po prostu ligi chyba trzeciej lub czwartej angielskiej, maksymalnie z trzech z tej samej narodowości, także łatwo, naprawdę łatwo się zrobi i też będzie na pewno duży profit z tego. Znaczy duży profit w stosunku do tego, ile zapłaciliśmy za to SBC, prawda? I mamy zawodnika z Genui, który chodzi za, jak widzicie, około 5000 wydaje mi się. No może mniej, około 3000 w tym momencie, także już mówię, zwrócone i to kilkukrotnie te dwa SBC. I jeszcze lewy obrońca z Parmy, którego licytują powyżej 2000, także naprawdę już zwrócone i to bardzo. I dobra, zostały dwa SBC ostatnie, Chelsea z Evertonem, pierwszy mecz i tutaj użyłem ligi francuskiej, ligi hiszpańskiej i ligi włoskiej z jednym zawodnikiem Chelsea. Tutaj będzie, jak zrobicie tak samo dokładnie jak ja, tych samych zawodników, będziecie mieli zgranie, będziecie mieli dokładnie 80, jeżeli będziecie kupować wszystkich zawodników na rynku transferowym. Także co, zgłaszamy w skład, duża złota paczka, także paczki jak co tydzień z ważnych meczów są naprawdę beznadziejne. No ale cóż, no tak robi EA, tak postanowili w tym roku, że takie SBC będą, takie paczki naprawdę bardzo średnie. Więc no cóż, więc takie będą pewnie do końca już roku dawali właśnie z SBC. I właśnie w tym SBC potrzeba bramkarza z ligi francuskiej. Mała złota paczka piłkarzy Prime jest za to i za zakończenie jest chyba złota paczka zawodników, czyli paczka za 25 tysięcy. Także co, powiem wam szczerze, że nie sądzę, żebym cokolwiek trafił w tych paczkach, ale zobaczymy, może się poszczęści. Pierwsza paczka, duża złota paczka premium. I nawet nie ma karty świecącej. Ale jest zawodnik właśnie, bramkarz z ligi francuskiej, który chodzi za 1000 monet w tym momencie, także można od razu sprzedać. I jeszcze jeden obok niego, o, czyli 2000 już zwrócone. Mała złota paczka piłkarzy Prime, 6 złotych, 3 rzadkie. Oczywiście, że nie ma lockoutu, bo no paczka jest naprawdę słaba. Nie ma oczywiście też ekranów, napastnik, Ginczek. I dobra, ostatnia paczka, złota paczka zawodników premium, paczka za 25 tysięcy. Jak możecie, zostawcie lajka, jak jest zbrojcie kanał, to spróbujcie. Zobaczymy, czy zakończymy czymś dobrym. Na pewno nie walkoutem. Ale są ekrany, chociaż tyle. Anglia. Prawe skrzydło. Sterling, tak jest, miałem go wczoraj kupować, zastanawiałem się właśnie, czy kupować Williana, czy Sterlinga. Kupiłem Williana, ale mam ich teraz obu. Sterling, który chodzi w tym momencie za ponad 25 tysięcy, wydaje mi się. Około, tak, powyżej 25 tysięcy, więc naprawdę SBC zdecydowanie zwrócone. I co, piszcie co wy trafiliście w paczkach i widzimy się pewnie jutro w kolejnym odcinku. Na razie.